Według literatury fachowej każdego dnia powinniśmy zadbać o odpowiednie nawodnienie. Ogólnie zaleca się, aby codziennie wypijać około 2 litrów płynów. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy skazani wyłącznie na picie zwykłej wody. Powiedziałbym nawet, że warto aby poza wodą sięgać po wiele innych płynów, które dostarczą dodatkowych właściwości zdrowotnych. I dziś chciałbym zaproponować państwu kilka napojów, które są szczególnie wartościowe i które warto mieć w swoim jadłospisie. Pierwsza propozycja to kakao z cynamonem. Taki napój możemy sporządzić na bazie mleka, jeśli ktoś je akceptuje, lub alternatywnie możemy wykorzystać ulubiony napój roślinny, w tym na przykład napój migdałowy. Proporcje składników są następujące. 1,5 szklanki mleka lub napoju roślinnego, 2 do 3 łyżek gorzkiego kakao, łyżeczka startej gorzkiej czekolady do posypania na wierzch, 1 trzecia lub pół łyżeczki cynamonu cejlońskiego i opcjonalnie do dosłodzenia odrobina stewii lub trochę erytrytolu. Kakao i cynamon to produkty o wysokich walorach zdrowotnych. Mam tu na myśli szczególnie korzyści dla naszego układu krążenia. A to dlatego, że zarówno kakao, jak i cynamon mają działanie hipotensyjne, czyli obniżające ciśnienie krwi. Naukowcy udowodnili, że spożywanie kakao i gorzkiej czekolady prowadzi do obniżenia skurczowego ciśnienia tętniczego średnio aż o 4,5 mm Hg, zaś rozkurczowego o około 2,5 jednostki. Z kolei regularne sięganie po cynamon sprzyja redukcji skurczowego ciśnienia aż o 6 jednostek, a rozkurczowego o niemal 4 jednostki. Poza tym warto wspomnieć o tym, że produkty na bazie kakao zmniejszają ryzyko choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia tętniczego, a także chronią nas w pewnym stopniu przed zawałem mięśnia sercowego. Przy okazji też powiem, że cynamon jest prawdziwym pogromcą trójglicerydów. Jego regularne spożywanie potrafi skutkować redukcją stężenia trójglicerydów nawet niemal o 30 mg na decylitr. Ponadto taki napój to dobre rozwiązanie dla osób zmagających się z wysokim cukrem, w tym z cukrzycą i insulnoopornością. Eksperci potwierdzili, że zarówno gorzka czekolada, jak i cynamon sprzyjają obniżeniu stężenia glukozy we krwi o około 7-10 mg na decylitr. Co więcej, takie kakao zmniejsza też ryzyko zachorowania na cukrzycę. Jeśli zaś chodzi o inne właściwości zdrowotne, to kakao poprawia pamięć, a także usprawnia przepływ krwi w mózgu, co można potraktować jako czynnik chroniący przed demencją. Ponadto kakao łagodzi depresję i działa przeciwzapalnie. Podobnie zresztą cynamon redukuje stan zapalny np. u osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów i pomaga zmniejszyć aktywność tej choroby. Wartościowym rozwiązaniem jest też 100% sok z granatu. Przeprowadzone badania pokazują, że przyczynia się on do redukcji ciśnienia krwi na poziomie 5 jednostek jak chodzi o ciśnienie skurczowe i dwóch jednostek jak chodzi o ciśnienie rozkurczowe. W jednej z obszernych prac naukowych eksperci wskazują, że sok z granatu może być wartościowym składnikiem diety wspomagającej zdrowie serca. Jednocześnie dodam, że sok ten wykazuje również właściwości przeciwzapalne. Co więcej, za sprawą obecnych przeciwutleniaczy, sok z granatu chroni nas przed stresem oksydacyjnym czyli nadmiarem wolnych rodników a jak wykazałem w jednym z filmów na głównym kanale to właśnie stres oksydacyjny jest odpowiedzialny za rozwój wielu chorób. Mówiąc o sokach i właściwościach przeciwutleniających to warto wspomnieć również o soku z marchwi, który jest doskonałym źródłem karotenoidów w postaci beta-karotenu. Naukowcy udowodnili, że regularne sięganie po taki sok również chroni nas przed wspomnianym przed chwilą stresem oksydacyjnym i zapobiega szkodliwemu utlenianiu lipidów. W efekcie można uznać, że sok z marchwi chroni nas w pewnym stopniu przed powstawaniem zmian miażdżycowych w naczyniach krwionośnych. Od siebie polecam też sięgnąć po napar z hibiskusa, który myślę, że przez mało kogo jest stosowany. Uważam, że warto go włączyć do swojej diety ze względu na jego działanie regulujące ciśnienie tętnicze i poziom cukru we krwi. W dwóch najnowszych pracach z 2020 roku możemy przeczytać, że spożywanie takiego naparu przyczynia się do redukcji stężenia glukozy o około 4 mg na decylitr. Jeśli zaś chodzi o zarówno skurczowe, jak i rozkurczowe ciśnienie, to tu możemy oczekiwać jego obniżenia na poziomie około 4-5 jednostek. Równie zdrowym co smacznym wyborem będzie też koktajl na bazie kefiru i borówek. Kefir to składnik, który wzmacnia naszą barierę jelitową, zapobiegając przedostawaniu się szkodliwych cząsteczek z przewodu pokarmowego do pozostałych części ciała. Co więcej, poprawia on jakość snu, wzmacnia pamięć, przyczynia się do trwałej redukcji stężenia glukozy we krwi, a nawet łagodzi przebieg atopowego zapalenia skóry, czyli AZS. Ponadto trzeba odnotować, że jest on bardzo dobrym źródłem wartościowego białka, potasu, a także niedoborowej w naszej diecie witaminy B12. Tu od razu dodam, że jeśli ktoś nie przepada za kefirem, to można wymienić go na jogurt naturalny lub skyr. Jeśli chodzi zaś o borówki, to przeprowadzone badania potwierdziły, że zmniejszają one sztywność naczyń krwionośnych i usprawniają ich funkcjonowanie, łagodnie redukują ciśnienie tętnicze, zapobiegają rozwojowi zawału mięśnia sercowego, a także chronią przed wystąpieniem cukrzycy typu drugiego. Co więcej, spożywanie borówek, podobnie jak kefiru, przyczynia się do poprawy pamięci i spowolnienia spadku funkcji poznawczych u osób starszych. Jeśli już zdecydują się Państwo na wodę i nie ma co do tego żadnych przeciwwskazań, to polecam wybierać wody mineralne, które dostarczą nam wielu cennych, bardzo dobrze przyswajalnych pierwiastków. Dla przykładu, wody takie jak muszyńskie zdroje, muszynianka i magnezja, dostarczają dużej ilości magnezu, bod od około 170 do niemal 300 mg w jednym litrze. Czyli 1 litr takich wód pokrywa dzienne zapotrzebowanie na magnez w około 35 do 80%. Mamy też ustroniankę z jodem, która jak sama nazwa wskazuje, jest cennym źródłem jodu. Jeden litr tej wody zawiera 150 mikrogramów jodu, czyli 100% dziennego zapotrzebowania. W przypadku zaś osób, które zbyt często nie sięgają po produkty mleczne, a chciałyby uzupełnić wapń, przydatnym rozwiązaniem będzie sięgnięcie po wody takie jak kryniczanka i cechini muszyna, które w jednym litrze mają nieco ponad 300 mg wapnia, co oznacza, że taka ilość zaspokaja nasze zapotrzebowanie na ten pierwiastek w 30%, co należy uznać za wysoce zadowalający wynik. Gdy mowa o uzupełnianiu składników mineralnych, to ciekawym rozwiązaniem jest też woda kokosowa. Ona z kolei zawiera dużo potasu. Mam tu na myśli około 500 mg potasu w jednej pełnej szklance, a jest to równoznaczne 25% dziennego zapotrzebowania na ten składnik. Tu dla porównania powiem, że jeden banan, który jest uważany za doskonałe źródło potasu, dostarcza 400 mg tego pierwiastka, czyli mniej niż znajduje się w jednej szklance wody kokosowej. Mam nadzieję, że ten film podsunął Państwu kilka pomysłów, jak można połączyć wypijanie zalecanych ilości płynów z dostarczaniem dodatkowych korzyści zdrowotnych. A jeśli chcieliby Państwo poznać jeszcze inne napoje, które również mogą wzmocnić nasze ciało, to proszę o komentarz pod filmem. W przypadku zainteresowania, w przyszłości nagram dodatkowy materiał. Jednocześnie zachęcam do obejrzenia materiału, w którym opowiadam, dlaczego z kolei napoje słodzone uważam za jedne z najgorszych produktów ze sklepowych półek. Aby się z nim zapoznać, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. Dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.